Pan jest naszym Bogiem. To zdanie, które usłyszeliśmy na początku pierwszego czytania, to jest takie zdanie, po którym właściwie wszystkie inne zdania są zbędne. Albo wszystkie inne zdania będą jakąś nieustanną próbą przeżywania tego, wyjaśnienia, co to znaczy, na co to się przekłada, albo co z tego wynika. Ale ta podstawowa prawda, ten fakt, dla którego my tutaj jesteśmy, on jest prosty i on się streszcza w tych czterech słowach. Pan jest naszym Bogiem. Jest prosty, ale zarazem w tym samym momencie jest jakąś największą tajemnicą. Jest taką tajemnicą, która niesie w sobie ogrom treści. Jest taką historią, i jest tak złożony, że nigdy pewnie sobie tego nie opowiemy do końca, co to znaczy. I to jest jakiś paradoks. Nie pierwszy i nie ostatni, jaki nas spotyka. Nie pierwszy i nie ostatni, jaki spotyka człowieka, który próbuje spotkać się z Panem Bogiem. Nie wiem tego, bo trudno to jest wiedzieć w taki sposób pewny, ale mam taką intuicję, że Pan Bóg niezwykle lubi paradoksy. Czyli takie sytuacje, w których jest coś, co nie powinno być. W których wszystko wskazuje na to, że nie powinno działać, a działa. W których wszystko pokazuje, że coś jest niemożliwe, a jednak istnieje. Nie przystaje jedno do drugiego, a jednak jest złączone. Jak bóstwo z człowieczeństwem. Jak Bóg jeden, ale w trzech osobach. Jak śmierć, a pomimo niej życie. I czy to, co my tutaj robimy, ruszając w tę drogę, nie jest też pewnym paradoksem? Szukamy wytchnienia, ale chcemy je znaleźć przez zmęczenie. Szukamy napełnienia się, ale chcemy je znaleźć przez pewien brak, bo pewnie niejednego w tej drodze nam zabraknie. Szukamy bliskości, ale ruszamy w drogę w tłumie nieznanych nam osób. To jest paradoksalne. Jest w tej strategii coś niezwykłego. Paradoks chyba każdy, jaki w naszym życiu w nas może spotkać, myślę, że ma przede wszystkim jedną cudowną, podstawową funkcję, jedną podstawową, cudowną zaletę. Taka sytuacja wyrywa nas z rutyny, wyrywa nas ze schematu i budzi nas, bo nas jakoś zaciekawia, bo nagle jest sytuacja, w której ja czegoś nie rozumiem, albo nas denerwuje, bo coś mi nie pasuje, coś mi się nie składa, co mi się zawsze składało i mi pasowało. A teraz tego nie rozumiem, nie wiem, co z tym zrobić. Albo nas fascynuje, oczarowuje nas, bo pokazuje nam jakąś nową drogę myślenia, której do tej pory nie znałem. W odkryciu takiego paradoksu kluczowy jest ten moment przebudzenia, wyrwania, ożywienia. I mam takie marzenie, żeby nam się to wydarzyło przez te najbliższe 7 dni. Bo będziemy robić coś, co wcale nie jest oczywiste. Bo będziemy w relacjach, które wcale nie są oczywiste. Bo nawet jak na tej pielgrzymce jesteś kolejny raz, być może ona już stała się taką wakacyjną rutyną, to nie zabraknie na niej takich rzeczy, które mogą prowadzić do zdziwienia, do jakiegoś niezrozumienia, do tego, że czegoś nie ogarniam. A stąd już tylko krok do przebudzenia. I każdy i każda z nas najlepiej wie, gdzie to przebudzenie jest nam potrzebne. I Pan Bóg wie. Ta nasza droga ma za cel sanktuarium i wizerunek Matki Bożej. Czyli takie miejsce szczególne, poświęcone kobiecie, która zgodziła się na największy paradoks swojego życia. Człowiek, młoda kobieta powiedziała, niech mi się tak stanie. Niech mi się stanie, że oto ja, młoda kobieta, będę Matką Boga.
niech mi się stanie tak, jak chcesz. Choć to jest kompletnie nieintuicyjne, choć to jest kompletnie paradoksalne. Niech mi się tak stanie, jak chcesz mnie poprowadzić. Niech nam się tak stanie, jak Pan Bóg będzie chciał nas poprowadzić. Chociaż byłoby to zaskakujące. Bo nawet jak to będzie oznaczać dla nas jakieś niezrozumienie, jakieś zaskoczenie, jakieś zdziwienie, bo oto coś nowego, nieoswojonego, coś, czego nie rozumiem do końca, to w tym jest życie. To w tym jest świeżość. To w tym zdziwieniu jest zawsze jakaś nowość. Ja jestem. Nie bójcie się. Pan Bóg mówi to też do tych wszystkich momentów, kiedy wpadamy w zdziwienie, kiedy czujemy się zakłopotani, kiedy czegoś nie rozumiemy, kiedy nie wiemy, jak coś objąć swoim umysłem, jakąś sytuację czy jakąś sprawę. Więc jeśli tylko w tych dniach uda się nam, że tak będziemy w takiej sytuacji postawieni, to dziwmy się, to zadawajmy pytania sobie, Panu Bogu, to nie bójmy się nie rozumieć, to niech nam się przytrafia zaskoczenie i niech nam się otwierają oczy, umysł i serce. Na samych siebie, na innych ludzi, na świat, na Pana Boga, który jest niepoznawalny, a objawiający się, który jest całkowicie inny od nas, kadosz, transcendentny, ale zarazem tak bliski, jak nikt inny bliski Tobie nie był i nigdy nie będzie, który jest wszechpotężny, ale zarazem w taki najdelikatniejszy sposób będzie zapraszał do tego wejścia w rozmowę z Nim. Niech nas Bóg zadziwi. Niech nas ludzie zadziwiają. Samymi sobą się zadziwmy. Przez te 7 wyjątkowych, paradoksalnych dni. Prowadź nas, Maryjo, abyśmy w tej drodze na nowo poznawali Boga, siebie i innych. I budzili się do życia. Pan jest naszym Bogiem.